Dzień dobry państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący analizy wskaźników struktury przestrzennej zieleni miejskiej w oparciu o dane Lidar. Szkolenia z wykorzystania produktów Lidar realizowane są w ramach projektu Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie głównego urzędu geodezji i kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum, przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym, Prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym kroku wykonasz normalizację chmury punktów w celu wygenerowania modelu koron drzew. Normalizacja polega na zredukowaniu wysokości bezwzględnej odbić promienia lasera do wysokości względnej w stosunku do powierzchni gruntu. Następnie, bazując na sklasyfikowanej chmurze punktów, roślinność wysoka. Obrysujesz wcześniej wspomnianą grupę punktów. Stosując narzędzia generowania statystyk, określisz wysokość drzewostanu na 95%, dodatkowo generując maksima pozwalające na oszacowanie ilości drzew na analizowanym terenie wraz z charakterystykami opisującymi wykryte drzewa. Finalnie, dokonasz analizy widoczności na przykładzie symulacji wycięcia grupy drzew. W pierwszym kroku ćwiczenia wygenerujesz listę plików las w celu wykonania normalizacji chmury punktów. Normalizację chmury punktów wykonasz przez uruchomienie funkcji las hide wykorzystując aplikację las tools. W pierwszym kroku Wykonaj listę zawierającą wszystkie pliki las. W celu wykonania polecenia wpisz dir ukośnik b gwiazdka las większe lista dolny podkreśnik las.txt. Takie polecenie pozwoli na przygotowanie listy zawierającej wszystkie pliki las. Lista plików las została wygenerowana. W celu podglądnięcia listy LAS, kliknij dwukrotnie w folderze ćwiczeniowym Lista LAS. Dzięki temu w notatniku zostaną wyświetlone wszystkie pliki LAS dostępne w folderze ćwiczeniowym. Te pliki zostaną poddane normalizacji chmury punktów, wykorzystując polecenie aplikacji LAS Tools. W celu wykonania polecenia aplikacji LAS Tools, przejdź do wiersza poleceń, wykorzystując Funkcję LASHIDE dla listy plików LAS wykonaj normalizację chmury punktów, nadając plikowi wyjściowemu sufiks dolny podkreśnik norm. W celu wykonania polecenia przyciśnij Enter. W tym momencie oprogramowanie LAS Tools dokonuje normalizacji chmury punktów. Wykorzystując aplikację LP360, porównaj chmurę punktów przed normalizacją i po normalizacji. W tym celu skorzystaj z funkcji dodawania danych LIDAR. Wybierz plik przed normalizacją, dodaj do okna LP360, a następnie wybierz plik z tej samej lokalizacji. Dla tego samego obszaru, tylko po normalizacji. Przyciśnij otwórz, przyciśnij OK, a następnie w oknie 2D zostanie wyświetlona chmura punktów przed normalizacją i po normalizacji. W celu Lepszej wizualizacji chmury punktów, dokonaj zmiany typu wizualizacji, zmieniając na wyświetlanie chmury punktów, bazując na powierzchni TIN. Bazując na informacji wysokościowej z chmury punktów przed normalizacją, dostrzeżą Państwo, że rzeźba terenu jest odzerowana. Natomiast, wybierając chmurę punktów po normalizacji, wszelkie nierówności, deniwelacje, nie są odzwierciedlone na powierzchni tin zbudowanej na podstawie chmury punktów. Dodatkowo, rysując przekrój, przykładowo przez. Wał wodny, dla chmury punktów. Przed normalizacją dostrzeżecie Państwo wartości bezwzględne. Dodatkowo, geometria wału, kształt i wysokość została zachowana. W przypadku wyboru chmury punktów po normalizacji, ten sam wał. oraz obiekty znajdujące się w okolicy wału bądź leżące na nim posiadają wartości względne względem klasy grand. A więc wszystkie punkty należące do klasy punktów leżących na gruncie przyjmują wartości 0. Natomiast pozostałe, a więc roślinność niska, średnia, wysoka czy też budynki otrzymują wartości wysokości względne obliczane w stosunku do klasy Ground. Bazując na znormalizowanej chmurze punktów możesz wykonać model koron drzew wykorzystując funkcję aplikacji Fusion. W okno wiersza poleceń wpisz funkcję generującą model wysokościowy bazujący na klasie 2, 4 i 5 wygładzonym filtrem medianowym na poziomie trzecim, zapisując model wysokościowy do pliku MKD DTM o rozdzielczości 1 metra, generując model wysokościowy na podstawie znormalizowanej chmury punktów. W celu wykonania funkcji przyciśnij Enter. W tym momencie dokonywane jest generowanie modelu koron drzew. Wygenerowany model Korondzew możesz podglądnąć poprzez aplikację PDQ pakietu Fusion. W celu dodania do aplikacji modelu Korondzew wejdź do polecenia file, następnie Open i w katalogu 1004 zieleń miejska znajdź MKD DTM. Otwórz plik. Wygenerowany model koron drzew na podstawie znormalizowanej chmury punktów został otwarty w aplikacji PDQ w celu przybliżenia. Przyciągnij scroll'em w dół, a obrócenia. Przyciśnij lewym przyciskiem myszki, obraz i przesuwaj w prawo bądź w lewo. W oknie aplikacji został wyświetlony raster zawierający informacje wysokościowe o modelu Koron Jeff. W następnych krokach wygenerowany model posłuży do określenia podstawowych statystyk czy też charakterystyk poszczególnych drzew. Wcześniej jednak dokonasz analizy zasięgu drzew i zadrzewień. W tym celu wykorzystasz aplikację Last Tools i funkcję Last Boundary. Przejdź do wiersza poleceń. Uruchom polecenie Last Boundary dla znormalizowanej chmury punktów wykonując obrysy dla klasy 5 zapisując je w pliku shape o nazwie drzewa przyciśnij enter w celu wykonania funkcji po wykonaniu przetworzenia zamknij aplikację LP360 i uruchom aplikację ArcMap Wygenerowane drzewa wczytaj do aplikacji poprzez funkcję Add Data. Drzewa.shape, Add, a następnie dla wczytanej warstwy wektorowej napraw geometrię. W tym celu skorzystaj z funkcji dostępnej w ArcToolboxie w grupie narzędzi Data Management Tools. Future Repair Geometry. Jako input future wybierz drzewa, a następnie przyciśnij OK w celu wykonania procesu. Po w wykonaniu funkcji Wrapper Geometry, część artefaktów zostało usuniętych z warstwy wektorowej drzewa. Jednak część obiektów, szczególnie niewielkich i połączonych ze sobą, wymaga rozdzielenia, a także usunięcia. Wykorzystując funkcję buforowania ujemnego, a później dodatniego, będziesz te artefakty mógł usunąć. W tym celu skorzystaj z funkcji buffer dostępnej w GoProcessing Buffer. Jako input future wybierz drzewa, natomiast output future class wybierz drzewa minus. Plik Shape zapisz w folderze roboczym. Jako Linear Unit wpisz wartość minus 1 i w celu wykonania zadania przyciśnij OK. Po wykonaniu zadania przyciśnij Close, a następnie bazując na pliku drzewa minus wykonaj Buffer dodatni, wykorzystując wartość 1. Przejdź do zakładki geoprocessing Buffer. Jako input Future wybierz drzewa minus. Jako output Future wybierz drzewa gotowe. Save a Linear Unit ustaw 1 w celu wykonania buforu, przyciśnij OK. Po wykonaniu zadania możesz przycisnąć przycisk Close. W oknie aplikacji ArcMap masz wczytany plik drzewa gotowe, który odzwierciedla zasięg występowania pojedynczych drzew i zadrzewień Wygenerowany na podstawie danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. Bazując na znormalizowanej chmurze punktów, możesz wygenerować warstwy rastrowe, reprezentujące zwarcie drzew, oraz model wysokościowy, bazujący na 95. percentylu wysokości grupy drzew skorzystaj z wiersza poleceń wykorzystując funkcję las Canopy, wykonaj model rastrowy bazując na znormalizowanej chmurze punktów wybierając dane lidar na poziomie 95 percentylu o rozmiarze piksela 10 metrów zawierającym następujące klasy, czyli drugą, czwartą i piątą, generując zwarcie drzewostanów i nazwanie wygenerowanej warstwy nazwą matrix.tif w celu wykonania funkcji przyciśnij Enter. Bazując na wykonanych statystykach na podstawie funkcji Las Canopy, dodaj pliki rastrowe do aplikacji ArcMap poprzez funkcję Add Data, wybierz plik MetrixCOV oraz metrix P95TIF. Dodaj je do aplikacji ArcMap i dokonaj ich wizualizacji od koloru zielonego do czerwonego. W przypadku Metrix P95, a więc rastra wysokościowego. Zawierającego wartości wysokości na 95% wysokości. Dla wartości 0, nadaj kolor zielony, natomiast dla wartości najwyższej, nadaj kolor czerwony poprzez dokonanie inwersji, inwersji kolorystycznej. W obszarze leśnym wartości wysokości są większe, natomiast w obszarze nieleśnym, na otwartej przestrzeni, te wartości wysokości bliskie są 0. Raster zwarcia drzewostanu pokoloruj paletą barwną od zielonego do czerwonego tak aby kolor zielony oznaczał brak zwarcia natomiast kolor czerwony największe zwarcie po wykonaniu tego typu wizualizacji w obszarze leśnym zadrzewionym zwarcie drzewostanu jest bliskie 100% natomiast w obszarze nieleśnym bliskie po wykonaniu analizy dotyczącej wysokości na poziomie 95. oraz analizy zwarcia drzewostanu, wyszukaj wierzchołki poszczególnych drzew, badając ich charakterystyki, na przykład wysokość drzewa czy też średnicę korony. W tym celu skorzystaj z wiersza poleceń wykorzystaj funkcję Canopy Maxima z aplikacji Fusion, która wygeneruje maxima drzewostanów wraz z poszczególnymi charakterystykami. W celu wykonania funkcji przyciśnij Enter. Po wykonaniu przetworzenia do aplikacji ArcMap możesz dodać poprzez funkcję File Add Data, Add XY Data wygenerowane wieszołki poszczególnych drzew. Przejdź do folderu ćwiczeniowego 1004 i pliku drzewa Dodaj do okna Add XY Data i przyciśnij OK. Po wczytaniu tego pliku otrzymałeś lokalizację oraz ilość poszczególnych drzew na zadanym obszarze. W celu podglądnięcia wszystkich statystyk wygenerowanych w aplikacji Fusion dokonaj eksportu drzewa list CSV, data, export data. Zapisując plik Shape w folderze ćwiczeniowym 1004 Zieleń Miejska o nazwie Drzewa. W celu zapisania przyciśnij Save. Aby wykonać eksport, przyciśnij OK. Drzewa CSV, przyciśnij Save i uruchom eksport poprzez przyciśnięcie przycisku OK. Dodaj wygenerowane drzewa do aplikacji odznacz wcześniej wczytane drzewa czyli z kropka .csv w celu podglądnięcia wszelkich statystyk drzewa csv otwórz tabelę atrybutów a w tej tabeli będziesz miał m.in. wysokość drzewa wysokość korony czy też szerokość tej korony Aby wczytać model koron drzew, który wcześniej wykonałeś w aplikacji Fusion, zapisując do formatu DTM, musisz dokonać transformacji między formatem DTM do ASCII. W tym celu skorzystaj z konsoli CMD. Wklej funkcję DTM to ASCII MKD .dtm do mkd.aski przyciśnij enter zadanie zostało wykonane po wykonaniu zadania otwórz plik mkd w aplikacji arcmap w celu wizualizacji wieszaków drzew na tle modelu koron drzew Zamknij tabelę atrybutów. Dokonaj wizualizacji od koloru zielonego do czerwonego. I przybliż się do wybranego obszaru w celu porówna porównania poszczególnych wartości wysokości oraz wyszukania poszczególnych wierzchołków drzew. W kolejnym kroku wykorzystując pakiet Fusion. Będziesz mógł obliczyć współczynniki wypełnienia przestrzeni przez roślinność i budynki. Skorzystasz z narzędzi Surface Stats oraz Grid Surface Stats. Pierwsze z nich pozwala na wygenerowanie zbiorczej statystyki dla całego obszaru w formacie CSV. Drugie umożliwia utworzenie rastrowych warstw pochodnych. Na przykład o rozmiarze piksela 10 metrów, analizując poszczególne wartości, na przykład powierzchni, czy też objętości zajmowanych przez wybrane klasy. Jednakże aby dokonać analizy objętości, czy też analizy powierzchni zajmowanej przez budynki. Uprzednio musisz wygenerować model wysokościowy zawierający wyłącznie punkty w klasie budynki, w tym celu skorzystaj z wiersza poleceń i wygeneruj taki model. Wykorzystaj funkcję canopi model, w której będziesz mógł wygenerować model wysokościowy dla klasy drugiej i szóstej z filtrem medianowym na poziomie trzecim, zapisując raster do pliku ZNMPT dolny podkreśnik budynki.dtm o rozmiarze 1 metra bazując na znormalizowanej chmurze punktów w celu wykonania modelu przyciśnij Enter. Po wykonaniu znormalizowanego numerycznego modelu pokrycia terenu dla klasy budynki, wygenerowany model, zobacz w aplikacji PDQ. Wczytaj model poprzez funkcję open. Wybierz znormalizowany numeryczny model pokrycia terenu, budynki DTM i otwórz w aplikacji PDQ. Wykorzystując aplikację, widzisz w niej wczytany model budynków. wygenerowany na podstawie klasy drugiej oraz szóstej. Dla tego modelu oraz dla modelu Korondzew wykonaj zbiorcze statystyki dla całego obszaru w formacie CSV. W tym celu otwórz konsolę CMD, a następnie uruchom surface stat uruchom funkcję surface stat bazując na wcześniej zdefiniowanych zadaniach. W wyniku przetworzenia w folderze ćwiczeniowym 1004 zieleń miejska znajdują się pliki CSV zawierające informacje o statystykach dla klasy budynki i statystykach dla klasy roślinność. Przykładowo, otwórz statystyki budynki, w której znajdziesz takie informacje jak wartości minimalne, maksymalne, wysokości, liczbę kolumn, wierszy, Rozmiar piksela, ale także powierzchnię, objętość danego rastra. Przejdź dalej i wykonaj wcześniej wspomniane statystyki dla poszczególnych dziesięciometrowych pikseli znajdujących się w obszarze analizy. W tym celu skorzystaj z funkcji Grid Surface Stat i Dokonaj analizy statystycznej dla roślinności oraz dla budynków. W wyniku analizy otrzymano m.in. raster objętości dla klasy roślinności i budynków. Oba te rastry wczytaj do aplikacji ArcMap. Poprzez polecenie add data, wybierając raster budynki Surface Volume oraz roślinność Surface Volume. Przyciśnij add w celu dodania obu tych rastrów. Wykonaj wizualizację warstw rastrowych od zielonego do czerwonego. Podobną wizualizację wykonaj dla roślinności dla obu tych warstw została obliczona wartość objętości w poszczególnym pikselu. Korzystając z narzędzi Identify sprawdź w obszarze roślinności daną objętość danego piksela oraz w obszarze budynków wykonaj podobne zapytanie. Widzisz, że wartości dla poszczególnych plików rastrowych są zmienne i znajdują się w poszczególnych pikselach. Takie wartości można analizować i określać szereg wskaźników dotyczących struktury danego obszaru. Na przykład możesz wykonać analizę zajmowania powierzchni przez roślinność do powierzchni budynków, sprawdzając czy dana struktura jest korzystna czy też niekorzystna dla otaczającego środowiska. Skorzystaj z funkcji Raster Calculator dostępnego w ArcToolboxie w narzędziach Spatial Analyst Tools. Map Algebra Raster Calculator. Aby porównać objętość roślinności do objętości budynków, jako pierwszą warstwę wybierz roślinność Surface Volume, następnie tą warstwę podziel przez warstwę Budynki Surface Volume. Po wybraniu poszczególnych warstw i właściwym zapisaniu wyrażenia zapisz jako raster wynikowy w roboczym ROSL bud.TIF. Przyciśnij Save i w celu wykonania analizy Przyciśnij OK. W wyniku wykonania analizy otrzymałeś stosunek powierzchni zajmowanej przez roślinność do powierzchni budynków na zadanym obszarze. Ostatnim przetworzeniem w niniejszym ćwiczeniu będzie wykonanie analizy widoczności na przykładzie symulacji wycięcia grupy drzew. W tym celu musisz wykonać numeryczny model pokrycia terenu. Bazując na wierszu poleceń oraz funkcji canopy model wykonaj numeryczny model pokrycia terenu o rozdzielczości 1 m i wygładzonym filtrem medianowym dla wszystkich znormalizowanych plików las. Przyciśnij Enter i wykonaj numeryczny model pokrycia terenu. Po wykonaniu numerycznego modelu pokrycia terenu z rozszerzeniem DTM, dokonaj zmiany formatu z DTM do formatu ASCII, wykorzystując funkcję DTM to ASCII aplikacji. Fusion. Przyciśnij Enter w celu wykonania zadania. Po wykonaniu zadania do aplikacji ArgMap dodaj numeryczny model pokrycia terenu. Bazując na numerycznym modelu pokrycia terenu, wykorzystując plik wsadowy clip nmpt.bat, wykonaj numeryczny model pokrycia terenu, nie zawierający drzew z analizowanego obszaru. Dodatkowo do aplikacji ArcMap dodaj punkt obserwacyjny o nazwie pktops. Z którego będzie wykonywana analiza widoczności danego obszaru. Aby dokonać analizy widoczności dla numerycznego modelu pokrycia terenu, wejdź do zakładki Arc Toolbox, funkcji 3D Analysis Tools, funkcji Visibility, wybierając funkcję. ViewShade. Jako Input Raster wybierz numeryczny model pokrycia terenu. Jako Input Point or Polyline Observer Future wybierz PKT Ops. Jako Output Raster, czyli raster widoczności, wybierz lokalizacje robocze zapisując jako plik wynikowy wid. NMPT. Przyciśnij Save. Pozostałe parametry pozostaw bez zmian i przyciśnij OK. Po wykonanej analizie niewielki obszar z analizowanego punktu jest widoczny. W celu jeszcze lepszej wizualizacji danego obszaru kategorię Not Visible oznać jako przeźroczystą natomiast Visible jako kolor czerwony. Obszary oznaczone kolorem czerwonym na zadanym obszarze są obszarami widocznymi. Inaczej będzie kiedy wytniemy drzewa zlokalizowane nad brzegiem rzeki Dunajec. Aby dokonać wycięcia drzew na zadanym obszarze, przygotowano plik przetwarzania wsadowego, dzięki któremu zostanie wycięta grupa drzew nad brzegiem rzeki. Aby wykonać plik przetwarzania wsadowego, Wejdź do folderu ćwiczeniowego 10.04 Zieleń Miejska. Tam wybierz plik, Clip, Dolny Podkreśnik, Numeryczny Model Pokrycia Terenu. Przyciśnij dwukrotnie w celu wykonania przetwarzania pliku baczowego. Po wykonaniu przetworzenia z wykorzystaniem pliku wsadowego otwórz numeryczny model pokrycia terenu bez drzew, który był wynikiem tego przetworzenia w aplikacji ArgMap. Bazując na wyciętej klasie roślinności, dokonaj analizy widoczności obszaru z punktu pkt. Ops, bazując na wcześniej wybranej funkcji ViewShade. Jako input raster, tym razem wybierz nmpt bez drzew, input point or polyline pkt. Ops, natomiast zdefiniuj nazwę jako. Wid NMPT bez drzew. Kropka TIFF. Przyciśnij Save. A w celu wykonania zadania przyciśnij. OK. Po wykonaniu zadania przeciśnij Close i podobnie jak dla rastrowego pliku VIT dla obszarów Not Visible oznacz właściwość Color is Null, natomiast dla Visible wybierz kolor czerwony. Po wycięciu drzew znajdujących się nad brzegiem Dunajca, zdecydowanie większy obszar jest widoczny. Głównym celem ćwiczenia było poznanie możliwości wykorzystania chmury punktów ALS w analizie struktury zieleni miejskiej. Omówione zostały różnorodne narzędzia generowania statystyk oraz warstw pochodnych chmury punktów pomocnych w analizie terenów zielonych. Ćwiczenie obejmowało także zagadnienia generowania numerycznych modeli powierzchni terenu oraz wykonanych na ich podstawie analiz widoczności. Przeprowadzono symulację zmiany widoczności z określonego punktu w wyniku wycięcia grupy drzew. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.scholeniaLider.gugik.gov.pl